Ruch Polska 2050 działa na razie jako stowarzyszenie i Instytut Strategii 2050, który skupia grono eksperckie. Już niedługo ma stać się partią polityczną. Stawiamy na rozwój struktur w regionach, podkreśliła posłanka Paulina Hennig-Kloska podczas otwarcia biura w Koninie. Dotychczas nie było zapisów do partii politycznej, głównie działał ruch społeczny, a te osoby stricte zainteresowane główną działalnością polityczną czekają wciąż na uruchomienie naszego, można powiedzieć, ostatniego dziecka, czyli partii politycznej. Ten rok to ma być duży już rozwój struktur politycznych, by z impetem wejść już w kampanię wyborczą i osiągnąć w niej jak najlepszy wynik. Do Ruchu Polska 2050 należy Paweł Adamow, wiceprezydent Konina, który wcześniej związany był z Nowoczesną. Uważam tę decyzję za dobrą. Przystępując do Ruchu Polska 2050, wiedziałem, że będę się utożsamiał ze wszystkimi tezami programowymi, które są w tym ruchu, zarówno w kwestiach światopoglądowych, gdzie Polska 2050 preferuje liberalne podejście światopoglądowe, mimo tego, co wszyscy myślą o Szymonie Hołowni, to jest to organizacja polityczna o bardzo liberalnym podejściu, a ja się zawsze wywodziłem ze środowisk liberalnych światopoglądowo i gospodarczo. Jest to na pewno ugrupowanie, z którego wypływa taka świeżość. Podczas spotkania w nowo otwartym biurze pojawili się członkowie ruchu działający w wielkopolskich strukturach. Ewa Szedler, jedna z liderek Ruchu Polska 2050 w województwie wielkopolskim, przedstawiła główne założenia programowe. Pierwszym punktem programowym, który został ogłoszony, to był rozdział Kościoła i Państwa. Nie muszę Państwu pewnie tutaj w większości przypominać, że Szymon Hołownia jest osobą głęboko wierzącą. Zresztą ja też również akurat z tej strony światopoglądowej pochodzę, ale uważamy, że to, co się wydarzyło w naszym państwie przez ostatnie kilkanaście lat, idzie w złym kierunku, dlatego że przemieszanie władzy kościelnej, instytucji z władzą państwową nie robi dobrze ani państwu, ani kościołowi. Polska 2050 ruszyła z kampanią PiS jest za drogi, wskazując na postępującą drożyznę i nieudolną politykę partii rządzącej. To jest jedno wyzwanie na ten rok. Zatrzymać galopujący wzrost cen i rozwój inflacji. No i póki co rząd robi to dość nieudolnie, łagodząc skutki, ale nie eliminując przyczyn powstawania inflacji. Drugi problem to jest chaos polityczno-prawny, podatkowy, który wprowadził z początkiem roku Polski Ład. Na pewno chcemy teraz bardzo mocno ruszyć z pokazaniem tych naszych tez programowych, bo to są naprawdę bardzo ciekawe tezy programowe, czy w kontekście właśnie rozdziału Kościoła od Państwa, czy w kontekście zdrowia, czy teraz w kontekście gospodarki. I chcemy pokazać ludziom, że te tezy są naprawdę ciekawe. To nie jest coś, co zostało napisane bez żadnego celu, tylko to są często rewolucyjne rozwiązania. Nowe biuro zlokalizowane w Koninie ma przede wszystkim służyć działaczom ruchu oraz być otwarte na wszystkie osoby, które chciałby podjąć współpracę. Tutaj mają odbywać się m.in. panele dyskusyjne ruchu Szymona Hołowni. W pierwszym kwartale roku mają zostać przyjęci członkowie Polski 2050, działający już jako partia polityczna.